Hej kochani, hejo. Słuchajcie, wieści z ostatniej chwili, można tak powiedzieć. Idzie do nas huragan. Przez 3 lata mieliśmy spokój i nie było takiej akcji wzmożonej i takiej, że gubernator stawia nas do pionu i mówi, że jednak stawia Florydę w takim jakby no stanie gotowości i zagrożenia huraganowego, więc moi drodzy, rzeczywiście jest sytuacja niezaciekawa. Huragan Ian, jak dobrze pamiętam, Ian ma chyba takie ma imię, właśnie zagraża Florydzie bardzo mocno. W dniu dzisiejszym ponoć ma tam nie do końca tak przelecieć bezpośrednio nad Kubą, ale no jednak ma o nią trochę zahaczyć. No i sytuacja wygląda tak na dzień dzisiejszy, że ten huragan ma nawet dojść w kategorii 4, a kategorii mamy 5, więc jeżeli to jest kategoria 4, to już jest naprawdę bardzo poważny huragan. Na początku miało być tak, że huragan miał uderzyć jakby bezpośrednio w nas, kategorii 1, ale zmienił trochę kierunek i bardziej idzie tam właśnie, troszkę ma zahaczyć Key West, ma odbić i później ma, a jednak Key West jest jakby w tej samej linii Florydy, co my, bo jest Key West, później mamy dalej Miami i później my jesteśmy tutaj jak West Palm Beach, czyli właśnie Palm Beach, czyli już troszeczkę wyżej Florydy, a najbardziej ma uderzyć właśnie w Tampę, czyli jakby po drugiej stronie, my jesteśmy tu, a tu jest właśnie Tampa. No i ma tam właśnie najbardziej uderzyć i ponoć właśnie ma być to kategoria nawet 4 i ma iść bardziej w górę Florydy. Jest nadzieja, że może nie uderzy z taką siłą, ze względu na to, że kiedy huragan jakby wkracza na ląd, no to on jakby swoją moc traci. On najbardziej jest na wodzie taki jakby, wiecie, mocny. No i co za tym idzie? Bardzo dużo z Was się pytało o ten huragan, w ogóle o tą sytuację, jak to u nas wygląda i o same przygotowania. Ja Wam zawsze te przygotowania, jeżeli jest rzeczywiście taka konieczność, to nagrywam takie vlogi, bo wiem, że z jednej strony lubicie je oglądać, bardzo Was to ciekawi. No i teraz tak samo prosiliście bardzo o takiego vloga. Ja vlogi, które mam naszykowane dla Was jeszcze, jakby wiecie, wcześniejsze, one się pojawią u mnie na kanale, ale oczywiście to jest tak ważny temat. No i takie, wiecie, z życia tutaj typowo w Stanach, na Florydzie, że pomyślałam, że nie będziecie mieli nic przeciwko i nie będziecie na mnie źli, jeżeli wrzucę właśnie ten vlog jako pierwszy, a później Wam wrzucę jakby najnowsze vlogi. Troszkę, wiecie, jestem taka zestresowana ze względu na to, że jest u mnie rodzina z Polski. Jedni mogą o tym wiedzieć, inni mogą o tym nie wiedzieć ze względu na to, że nie wszyscy śledzą moje social media, tak jak Facebook czy tam Instagram, na które Was oczywiście zapraszam, bo tam mówię Wam na bieżąco co i jak. I nawet jeszcze nie wiecie, kto to jest u mnie, więc jakby no wszystko się dowiecie wkrótce, ale stwierdziłam, że ten vlog właśnie, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, wrócę jako pierwszy. Ja, słuchajcie, stoję pod sklepem i wyruszam na jeszcze małe zakupy. Przy okazji Wam nagram, jak wygląda sytuacja w sklepach, bo powiem Wam, że w piątek, jak wracałam właśnie z Miami, to już było nie za ciekawie. Powiem Wam, że jednak ludzie, ta wiecie, ta taka, może nie histeria, ale ludzie się boją takich rzeczy, zwłaszcza ludzie, którzy są nowi tutaj na Florydzie i mimo tego, że wiecie, nas na bieżąco media, czy tam wszystkie te stronki pogodowe ostrzegają i mówią konkretnie, gdzie ten huragan uderzy. On, wiecie, zawsze może zmienić swój kierunek i może być tak, że całkowicie zmieni kierunek i pójdzie na nas, więc my musimy być po prostu ubezpieczeni na to i przygotowani. Dlatego, wiecie, ja zawsze robię takie niewielkie zapasy, kiedy wiem, że na przykład ten huragan nie idzie w naszą stronę, tylko właśnie w przeciwną. Więc
no, ale wiecie, zawsze trzeba być ubezpieczonym z tego względu, że my dostaniemy też taki podmuch jakby wiatrów i deszczy. Teraz jest, powiem wam, że taka cisza przed burzą, jest naprawdę bardzo spokojnie na dworzu. No i to oznacza, że właśnie ten huragan się zbliża. On ma być teraz u nas na dniach. Najpierw nam zapowiadali, że niby we wtorek, czyli jutro, ma uderzyć, a może być też tak, że chyba teraz zapowiadają, że środa, czwartek jakoś tak ma się coś tam zacząć, czyli po prostu będziemy mieć sztormy tropikalne, więc one też nie są, słuchajcie, takie bezpieczne, bo mogą pozrywać właśnie internet, mogą pozrywać w ogóle, że prądu możemy nie mieć w domu, więc wiecie, taki suchy prowiant muszę w domu mieć. Ja wam później pokażę, co kupiłam, a teraz już wybieram się do sklepu, zobaczymy, jak sytuacja, bo w piątek to powiem wam, że już było grubo, nie? Mimo tego, że ten huragan, wiecie, jakby nie jest od naszej strony, tylko jakby po drugiej stronie, no ale tak jak mówię, my już troszeczkę na lekko do tego podchodzimy, no bo już trochę tych huraganów żeśmy przeżyli. Całe szczęście, że nie kategorii piątej ani czwartej, no ale wiecie, ubezpieczonym zawsze lepiej być, więc wszystko wam dzisiaj opowiem, pokażę, co i jak. Ja się, kochani, wybieram do Walmartu, bo i tak miałam wam dograć materiał, jeszcze uwaga na Halloween, dekoracje, które lubicie zawsze co roku oglądać, więc akurat został mi właśnie Walmart i przy okazji zobaczymy, jak tutaj sytuacja z wodą i z jedzeniem wygląda. No i jak widzicie, pierwsza półka, która rzeczywiście jest pusta, robią ludzie zapasy takiego, wiecie, suchego pieczywa, właśnie kremu orzechowego i akurat ten najtańszy krem, tutaj jak widzicie, to masło orzechowe jest wykupione, ale ja i tak kupuję to, bo ono ma bardzo dobry skład. Ostatnio się przerzuciliśmy na nie, więc kupię to i na pewno bym chciała kupić jeszcze Nutellę, ale z tego co widzę, Nutelli już brak, więc idziemy dalej. I widzicie kolejne pustki na półkach. Tutaj akurat jesteśmy na makaronach. I jak widzicie, no, została tylko część, więc no już ludzie robią jakieś tam zapasy. Tak samo tutaj. Tu są macaroni and cheese i zupy w puszkach, więc rzeczywiście tutaj też widać już braki na tych półkach. Tutaj widzicie kolejne puszki i kolejne braki na półkach. Też słuchajcie, jak widzicie, przerzedzają się półki, jeżeli chodzi o talerze i w ogóle naczynia jednorazowego użytku, no bo wtedy, jak wiecie, nie ma prądu, też nie ma u nas wody. I stąd ludzie kupują wtedy wzmożoną ilość takich rzeczy. No i też jest nam po prostu dużo łatwiej używać wtedy papierowych takich talerzy, z tego względu, że no wiecie, nie działa nic, tak, ani nie można pozmywać ręcznie. Szkoda wody w sumie na zmywanie ręczne, bo tej wody jest bardzo mało. No i też zmywarki nie działają. Z tego, co mogę wam już powiedzieć, to wygląda tak, że właśnie takie memy powstają już w internecie, że jeżeli ktoś tu już właśnie przeżył już jakiś chociaż jeden huragan, albo no wiesz, czym to się jakby je, no to już, albo po prostu mieszka tutaj od urodzenia, no to bardziej na przykład ludzie kupują wodę, znaczy bardziej kupują ludzie tacy piwo niż na przykład wodę, tak, bo jednak tej wody wtedy nie ma i dobrze by było, żeby ten zapas wody zrobić. No więc tacy już stali ludzie z Florydy, to oni bardziej właśnie sobie kupią piwo, relaksują się, więc chodźcie, sprawdzimy, zobaczymy, jaki jest stan wody. No i muszę odebrać telefon, bo ktoś mi dzwoni. Dobra, jesteśmy na wodzie, jak widzicie. Wody jest tutaj trochę, więc no jest ta woda. Nie powiem, że nie, ale już sporo tej wody rzeczywiście nie ma. Ludzie robią jednak zapasy. Ja te zapasy zrobiłam w piątek. Jeszcze Marek dzisiaj jakąś tam zgrzewkę kupił, czy tam dwie. Chyba będziemy mieć wystarczająco. Więc widzicie, mimo tego, że huragan ma w nas nie uderzyć, to jednak ludzie się tutaj też zabezpieczają. Nie wszyscy pewnie. Ja jestem taka zawsze, że wiecie, wolę być ubezpieczona, wolę się zabezpieczyć, bo huragan jest nieprzewidywalny, może być to różnie, a jak się ma swój własny dom, no to jednak w domu jest zawsze ciężej się przygotować, bo to wszystko wy musicie przygotować. Inaczej jest właśnie w apartamentach, to wtedy już te administracje jakby szykują. Znaczy u nas też na osiedlu wszystko przygotowują, ale
na spokojnie. Bardziej szykują się właśnie domy czy apartamenty, które są nad samym oceanem czy nad kanałem, to wtedy one rzeczywiście zbierają. Mam nadzieję, że Marlena Wam zrobi taką relację, co, jak u niej przygotowuje się cały budynek, apartamentowiec, więc możecie do niej wpadać, zobaczyć, czy już coś dla Was przygotowała. A wiem, chyba coś mi mówiła, coś mi doszło słuchy, że chyba coś tam właśnie dla Was nagrywa. No dobra, ja idę, słuchajcie, teraz Wam dograć dekoracje halloweenowe i widzimy się w domu, pokażę Wam, co wtedy się kupuje i jak się jeszcze szykujemy. Widzicie to niebo? To niebo jest takie typowe właśnie, jak jest przed huraganem. Takie mgliste, nie do końca takie, wiecie, słońce jest przejrzyste, nie ma w ogóle takiego słońca palącego, tylko jest właśnie takie mgliste niebo. Nie błękitne jak zawsze, tylko takie właśnie mleczne, mgliste niebo. Siemasz, Orio. Jak tam? Najgorzej to, słuchajcie, pieski mają podczas huraganu, bo się biedne pójść załatwić nie mogą. Orio to jeszcze jest taka, że ona w ogóle, słuchajcie, nie lubi się załatwić, kiedy deszcz pada, więc no jest słabo. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak między innymi się tam zabezpieczamy też jeszcze. Tu Wam pokazuję okna, które nie są wymienione na przeciwhuraganowe, bo teraz są takie nowe kody, że domy już budują właśnie tylko i wyłącznie z oknami przeciwhuraganowymi. Ten dom jest z lat 90., więc nie miał tych jeszcze okien. My żeśmy prawie w całym domu wymienili okna na właśnie przeciwhuraganowe i to jest o tyle fajne, że macie wtedy jasno w ciągu dnia w domu, bo jeżeli takich właśnie okien nie macie, to ludzie właśnie często montują blachę albo jakąś tam sklejkę, a my mamy już takie bardziej, można powiedzieć, no profesjonalne. No, to są takie właśnie okiennice, które się używa przy huraganie. One są na stałe zamontowane przy oknach, więc to jest jedynie taki plus, że właśnie są na stałe zamontowane i kiedy wiemy, że idzie huragan, wtedy je się odkręca i tutaj zasłania te okiennice, no i wtedy te okna są zabezpieczone. Dobra, jeżeli chodzi o zapasy, zupki takie typowe w puszkach, one już są tylko i wyłącznie do podgrzania, bo jeżeli prądu nie będzie, to mamy takie specjalne, taką specjalną gazową kuchenkę, która właśnie nam podgrzewa to całe jedzenie, więc to musi być albo jedzenie, które się zalewa, na przykład zupki chińskie, albo właśnie takie jedzenie, które jest gotowe. Wszystko też w konserwach na przykład, czyli tak jak tuńczyk, czy jakieś tam inne konserwy, w zależności kto co lubi. No i tak jak widzicie, mam tutaj przygotowane też kubki. Kupiliśmy też papierowe talerzyki, one też tutaj są w zapasie. No i takie, wiecie, jakieś suche chrupki, krakersy, mam też w innych szafkach pochowane, tutaj w spiżarce Wam akurat pokazuję, jakieś batony. No i to, co jeszcze kupiłam, to kupiłam właśnie masło orzechowe, nutelle i takie suche pieczywo, które wiem, że się nie popsuje zaraz po chwili, tylko ono może poleżeć. No tak jak na przykład ryżowe wafle albo wazę, czy właśnie takie krakersy. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o te nasze teraz zakupy. Co robię z takimi zakupami? Jak już minie ten okres huraganowy, to ja, słuchajcie, mogę spokojnie oddać to do sklepu, bo niestety już zauważyłam, że jak 5 lat temu robiliśmy takie duże zapasy, kiedy ten huragan był, no to za dużo tego, bardzo dużo tego miałam kupione, wszystkiego żeśmy nie zjedli i później straciło to datę ważności i niestety musiałam to powyrzucać, więc teraz już 3 lata temu się też wycwaniłam, że po prostu po czasie huraganowym oddaję to do sklepu, a że u nas jest 90 dni od czasu zakupu na oddanie, no to droga wolna. Co jeszcze, kochani, robimy takiego przed huraganem? Więc tak, na pewno zabezpieczamy się, jeżeli chodzi o paliwo. Ja Wam właśnie nagrywałam takiego vloga z przygotowań, kiedy rzeczywiście ten huragan szedł centralnie na nas, więc szykujemy. Dlaczego paliwo? Po pierwsze, jak ludzie wiedzą, że jest huragan, to oni wtedy niestety, ale
wykupują paliwo, każdy wtedy tankuje swój samochód, właśnie pobiera to paliwo, więcej tego paliwa, później są przydziały i tego paliwa więcej nie można kupić, a jeżeli to się wcześniej zrobi, to nam na przykład paliwo jest potrzebne, żeby odpalić agregat, który jest prądotwórczy, no bo kiedy tego prądu nie ma, no to ratujemy się właśnie nim. I taka ciekawostka, taki agregat prądotwórczy, słuchajcie, montujemy na zewnątrz. No i w czasie huraganu oczywiście go odpalać nie możemy, to już jest podczas tego czasu po huraganie, kiedy jeszcze prądu na przykład nie mamy, kiedy jeszcze wszystko naprawiają. No i musimy taki agregat zamontować, znaczy przymocować łańcuchami, wyobraźcie sobie, bo potrafią ludzie w nocy podjechać i ukraść, bo podczas huraganu najczęstsze rzeczy, których nie ma, to jest woda, takie właśnie zupy gotowe, jedzenie gotowe, suche jedzenie, tak jak widzieliście w sklepach. Agregatów wtedy nie ma właśnie, w każdym Home Depot czy tam Lowe'sie tego po prostu brakuje. Z paliwem jest problem, z różnymi właśnie takimi, wiecie, nie to, że dyktami, tylko sklejkami, które można zamocować. To jest taka najtańsza opcja, znaczy najtańsza. Najtańsza i nie najtańsza, bo jeżeli to się robi co chwila, no to taka po huraganie taka sklejka jest do wyrzucenia po prostu, no ale ludzie to kupują. Jakieś deski, wiecie, jakieś takie metalowe zakrycia na okna, to tych materiałów właśnie brakuje i tak samo jest właśnie z tym paliwem. No i zawsze lepiej tego paliwa mieć więcej. Ważne rzeczy są też baterie, latarki, świeczki niektórzy też mają, więc to rzeczywiście jest potrzebne i tego się używa. Nie wiem, może jeszcze Wam później nagram Marka, może Wam jeszcze swoje takie opinie na temat tegorocznego huraganu Wam powie, bo Marek ma takie trochę inne przeczucia. Hejo, Marku. Czy to było pytanie? Hej, hej, kochanie. Powiedz mi, jakie Ty masz takie czucie do huraganu, bo zawsze jak idzie jakiś huragan, to mówisz, nie, ten nie przyjdzie. O, ten idzie, musimy się przygotować, że masz takiego jakiegoś czuja w sobie. Nie wiem, jakoś czy z obserwacji to wychodzi? Z obserwacji, wiesz, bo to... Przynieś mi lodowika. Bo wiesz, jak patrzeć na ten kon, jak idzie cały, nie? No to tak wygląda, jakby on poszedł w górę. Dzięki. Ale może być tak, że na przykład on zmieni kierunek? I nas ominie. No wszystko jest możliwe, to jest natura, nie? Także lepiej być przygotowanym niż niemile zaskoczonym, nie? Czyli ty bardziej tak z obserwacji tego, co tam... Co się dzieje, bo no. Czasami ja widzę ciebie, że ty na przykład jesteś bardziej zestresowany, że o kurczę, trzeba tak, szadersy zamknąć, to tego... Wiesz, szadersy to akurat pikuś, bo to u nas szadersy to wiesz, że się zamyka, kurde, no 5 tak, minut, no. Tak. Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że on tak idzie, że nas akurat ominie, że nad nami, także my jedynie to pewnie dostaniemy dużo wody, dużo deszczu, no i to wszystko, może tam jakieś, wiesz, wiatry takie... popierdółki, ale no nie myślę, żeby on naprawdę musiałby drastycznie teraz skręcić, nie? Żeby... Mm-hmm. Żeby bo to ma uderzyć w nas kiedy te tropikalne deszcze? Środa, czwartek? Albo wtorek, środa, jakoś tak. A, okej. Okay. Czyli już. Ale to, że niby, kurde, no dzisiaj ma zacząć padać, już ma tak padać do końca tygodnia, nie? Tak. Przypomnę Wam, bo może nie wszyscy oglądali te filmiki huraganowe i tam nie słyszeli o Marka właśnie historii, że Marek przeżył huragan. Kilka, ale ten taki najbardziej, on chyba był kategorii piątej. Piątej to nie, jakby piątej był, to już mnie tu nie było. Czyli która to była wtedy kategoria? Nie wiem, gdzieś ze trzy może. Jak twój tata był wtedy? Ze trzy? Ze trzy. No to tak, kurde, wiesz, ale to akurat pamiętasz, jak on się ten? Wilma, tak? I co wtedy? Dużo było tych... strat? Orioł mnie teraz tu całuje, nie widzicie tego. Nie, no że było, no z tego co widziałam na zdjęciach, jak ty tam miałeś zrobione, to naprawdę mieliście sprzątania od wiosny. No tak, no, połamało drzewa, połamało, płoty powywracało, jakieś tam ten, no ale to było takie, on nas bezpośrednio walnął, wiesz, tak, tak bezpośrednio, nie? No. No, więc Marek jak na razie na spokojnie, tak? Żyje. This hurricane's name is actually Hurricane Fiona.
Is it Fiona or... Nie, już zmienił nazwę Wikuś. Fiona już była wcześniej. Ten się nazywa... Ian. Oh, I thought it was named Fiona for a second. No, a ty Wikusia boisz się? Wasilka wróciła z basenu. Boisz się huraganów? Wika, pamiętaj jak się jeden huragan, prawda, Wikuśka? Co nagrywaliśmy też wtedy vlogi. Jak uciekaliśmy, jak były alarmy tutaj do pralni, pamiętasz? Mhm, like right there. No. Bo to było jedyne, mamy pomieszczenie w domu, które nie ma okien. Jest w miarę dużo, że się możemy... What about upstairs? No nie, no a gdzie? No, in your wardrobe. No nie, bo tam jest dach. Tam jest dach. A tu jeszcze jest, wiesz, by nas trochę ochroniło w razie czego. Słucham panią, czego pani sobie tu życzy? Najgorzej to Oreo. Nie lubi bardzo takiej pogody i tego wszystkiego, najgorzej ma. No, więc jak widzicie, kochani, szykujemy się nawet na te tropikalne sztormy. No i tyle. Jak będzie się coś działo, to ja oczywiście będę was na bieżąco informować. Wpadajcie na mój Instagram, bo tam jestem jednak na bieżąco z takimi rzeczami. No i oczywiście, jeżeli coś będzie tutaj się u nas działo, no to też na pewno jakiegoś vloga z tego czasu zobaczycie. A my się już teraz z wami żegnamy. Do usłyszenia, buziaki, pa!